i dojechaliśmy do Szczecina. Także jesteśmy w Szczecinie. Taki kościółek. W ogóle nie wiem, gdzie jestem, ale dobra. Gdzie mnie nawigacja zaprowadziła. A po co tu przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy, bo tutaj też jest jakiś sklep ezoteryczny. Także idziemy do tego sklepu ezoterycznego zobaczyć, co tam jest, czy jest warty zobaczenia. To jest taki nasz cel. Ponoć są tutaj nawet dwa, z tego co patrzyłem na Google'ach. Ale to się dopiero okaże, czy to jeszcze w ogóle istnieje, bo czasami coś tam jest, a później tego nie ma, jak się rzeczywiście tam zajeżdża. Także tutaj mamy jeszcze jakąś tabliczkę. Szczecin pachnący czekoladą. Mam nadzieję, że bez cukru. Dobra, to lecimy do tego sklepu zobaczyć, co tam jest grane. Bo stąd będziemy lecieć do Świnoujścia, ponieważ tam zgłosiła się też jedna pani, która chciałaby, żebyśmy ją tam przy okazji odwiedzili. Także zahoczymy na pewno też i o nią, jak już tam będziemy. Na początku mieliśmy tam nie jechać, dlatego zacząłem z drugiej strony, mieliśmy odbić na Mazury, ale zrezygnowałem z tych Mazur jednak i odbiliśmy z powrotem w tą stronę. Przyjechaliśmy do Szczecina, za to zaliczymy sobie jeszcze Świnoujście, może kamień morski czy pomorski, nie wiem teraz. Zobaczymy i później będziemy wracać z powrotem. Tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, bo jeszcze trzeba u Warszawy zahoczyć, czy będę wracać, czy pojadę najpierw do domu, a później na Warszawę. Nie wiem, się okaże. Widzicie? I to jest właśnie to. Idziesz sobie Szczecinem i co spotykasz? Gruszki. Bo wszyscy się martwili o to, co ty tak jesz cały czas. Ja już wcześniej wam pokazywałem, co można jeść. Tu całe drzewo gruszek, a na ziemi już leżą dojrzałe. Także na pewno się nimi poczęstuję, bo byłbym głupi, jakbym nie wziął. Takie żółciutkie, piękne, jak tam leżą. No proszę, to aż się prosi, żeby to zjeść. A jakbym był jeszcze droidem, to bym sobie mógł później zrobić jeszcze chleb z żołędzi, bo to była stara recepta droidów, żeby zjadać właśnie takie coś. A tu u góry mamy lipę. To wokół można również zjeść, wokół tego, co tutaj rośnie. Te kuleczki, nie te nasiona, żeby sobie zębów nie połamać, to trzeba delikatnie obgryźć, obcyckać, czy jak to się tam mówi, oblizać, nie wiem, obgryźć w każdym razie i to też można zjeść. Także widzicie, jedzenie mnie samo po drodze znajduje. Także idziemy najpierw tam i po drodze z powrotem od razu biorę jedzenie. I ja już mam mój obiad gotowy. A jakby mi brakło białka, to można jeszcze te robale zjeść, co tu są. Ale tak akurat mi nie trzeba dzisiaj. Także robale sobie podaruję. Dobra, lecimy dalej. Tu ich jeszcze więcej jest. Fajne budynki tutaj mają, takie starodawne jeszcze, tak jak ten kościółek. Fajnie to wygląda, się to fajnie prezentuje. Byliśmy w sklepiku. Także jest super. Szczególnie ten tutaj w Szczecinie na Tkackiej 9. Ten jest warty polecenia. Bardzo dobra energia w środku. Także jak ktoś ma blisko, można zajrzeć. Kadzidełka przynajmniej fajne są. Kamienie, trochę książek, także super. A w tym drugim, drugi zapomniałem na ulicy jaki był, ale na tym drugim tam znowu jest więcej książek. Także tam znowu mole książkowe, coś dla siebie znajdę. O, zresztą widać go tu nawet, przechodzimy. Ten drugi tu jest pod gwiazdami. To jest ten drugi właśnie, ale też nie wiem, co to za ulica tutaj. No nie orientuję się. O, orła białego jakiegoś, plac orła białego. Okej, okay. Wszystko mamy, jak na życzenie, wszystko się znajduje. Żonka nadciąga z torbą kadzidełek i książek. Dobra, ciśniemy do samochodu z powrotem.
Jest i woda, są i statki. Także jest super. Ta strona mi się lepiej podoba niż druga strona rzeki, bo tam jakiś most z rurami. To ładniej tutaj wygląda. Dobra, sprawy załatwione. Idziemy gruszek zbierać. Także nasze śniadanko idziemy zbierać. Właśnie moje śniadanko. Dobra, jedziemy na te Świnoujście. Także mieliśmy tam 105 km ze Szczecina. Także nie ma problemu. Już prawie dojeżdżamy. Zostało jeszcze tylko 20 do pokonania. Jedziemy przez taki most na wyspę w Świnoujściu. Statki już stoją. Stoją? Ja już leżę. Nie, stoją. Jedziemy w lewo. I tutaj widzimy naturalne wygrania traw. Tam z tyłu są dwie kozy. Nie wiem, albo są więcej tam. I dotarliśmy. Jesteśmy na plaży w Świnoujściu. Tak jakoś inaczej wygląda to morze. Jakieś takie małe i czarne. Nie no, to był żart. Idziemy dalej. I jest latarnia w Świnoujściu. Dość wysoka. Nie można powiedzieć. Wyższa niż w innych, wydaje mi się, miejscowościach. W Świnoujściu dosyć słabo. W sumie to nawet nie znaleźliśmy tutaj plaży. No to jest, jak się ktoś nie zna w tych terenach, także spadamy stąd, bo tylko tu była latarnia, jakieś forty, ale forty nas nie interesują. Także uciekamy dalej, jedziemy na Międzyzdroje, mamy 15 km tam, także jedziemy dalej. A jednak przez przypadek, wyjeżdżając, natrafiliśmy jednak na plażę w Świnoujściu. Patrzcie, jak fajnie pusto. Aż mi się wierzyć w to nie chce, że tak pusto. I to dzisiaj jest. No może być dlatego, że jest późno, że jest troszeczkę zachmurzono, ale mi tak jest nadal ciepło. Ale jest fajnie puściutko. Fajne widoki, tamte klify z tyłu. Wybrzeże widać. Super. Ale co dla mnie jest bardzo fajne tutaj, ani turystyczne atrakcje, ani kermes, karnawał, cyrkus, takie rzeczy. Puściutko. Super, dużo jakichś muszelek widzę tutaj, strasznie na ziemi. Cała plaża tym jest usypana. Oczywiście nie tylko muszelkami, jakieś pety się też zdarzają, inne rzeczy, ale jest tego sporo tutaj. No muszelek tutaj na razie jak najwięcej. Jeszcze nigdzie nie widziałem tyle muszelek, co tutaj jest. O. W tych wszystkich miejscach, gdzie byliśmy, nie? Czy te są fajne? Żółta nawet. O, jeszcze mi spadła. Jest ich tu sporo. No. W wodzie ich pełno też jest. Także tu można muszelek sobie nazbierać w każdym bądź razie. A jest to plaża koło tej latarni morskiej tutaj w Świnoujściu. Znaczy w wodzie na tego masa, aż biało jest od tego. Same muszle, masa. Im dalej od tej normalnej plaży, tym ich coraz więcej i coraz większe. Czyli tutaj dzisiaj ludzi chyba raczej mało było.
bo tu jest praktycznie nic nie wyzbierane jeszcze, bo tam na tamtej plaży, tak gdzieś po środku, to leżały tylko malutkie muszelki. A tu już widać, że już coraz większe okazy wszędzie leżą, także jest ich tutaj coraz więcej po prostu. Fajnie, taka cisza, spokój. Patrzcie, tam wszystko usiane, to wszystko muszle tutaj. Wszystko, wszystko. Aż biało. Co zrobiło? Nie, na tamtych plażach nigdzie nie było tyle muszli, co tutaj. To jest fakt. Tutaj aż zielono. No i dotarliśmy do Międzyzdroi. Powiem wam, że jak najbardziej, to wydaje mi się, że tutaj chyba najbardziej turystyczna okolica była teraz. Jest naprawdę sporo tych różnych takich butików i sklepików i nie wiadomo co jeszcze. Chyba najdłuższe centrum ze wszystkich miejscowości, jakie spotkaliśmy. I masa ludzi. Już jest późno, a tutaj dalej po prostu wszystko pęka w szwach. Nawet plaża. Na stewu słyszymy, co robi woda ognista, że ludzie. Ale żeśmy to pojechali? No, takich dwóch nieżywych leży. Mamy po godzinie 4 i jedziemy sobie do Kamienia Pomorskiego. To jest w sumie ostatnia miejscowość na naszej drodze, którą jeszcze chcemy zrobić, bo w nocy ewakuowaliśmy się w sumie z Międzyzdrojów, ponieważ tam się zrobiło za głośno, była impreza całą parą, takie basy szły, że aż się auto trzęsło, myśmy dość blisko stali, także żeśmy się ewakuowali stamtąd i gdzieś na stacji żeśmy przenocowali, a teraz lecimy tam. Jeszcze tylko zerknąć na chwileczkę i uciekamy w stronę domu chyba. Dobra, 4:40. Jesteśmy w Kamieniu Pomorskim. Taka cisza, spokój. Tylko ostatni niedobitkowie gdzieś tam jeszcze co za głęboko do kieliszka popatrzyli jeszcze. Śpiewają sobie. Także jest super. Nie, jest tam ptak nawet ten. Czapla chyba. Sobie tam siedzi. Tu. Z tej strony mamy pełno statków. To jest port cały jest. Cisza na wodzie. Jest i gwiazda na niebie. Wszyscy śpią. Tylko my grasujemy. Ale jest fajnie. Thank you.
gdzieś tam dalej jest jeszcze plaża, ale tego nie będziemy szukać teraz. Nam wystarczy. Ostatni rzut okiem i spadamy do domu z nadmorza. Za gwiazdą do domu. A gwiazda się odbija w wodzie nawet. Dobra, na tym kończymy naszą przygodę na morzu, przynajmniej na ten rok. I jakby to powiedzieć, zwijamy żagle. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Hej.